Szanowni Państwo, nawet w okresie wyborczym powinny być zachowane granice hipokryzji. Zwłaszcza jeśli dotyczy to wydawania pieniędzy publicznych, czyli pieniędzy podatników, pieniędzy wszystkich Polaków na finansowanie partii politycznych. Oto wczoraj, proszę Państwa, ze spotu prawa i sprawiedliwości dowiedzieliśmy się, iż sugestia, aby... Partie nie były finansowane ze środków publicznych jest jednoznaczna z tym, że Platforma Obywatelska chce wyprowadzić Polskę z Rady Europy. Szanowni Państwo, Rada Europy zawiera w swoim działaniu i kieruje do państw, które są członkami tej organizacji wiele rekomendacji. I te rekomendacje mają charakter fakultatywny. Państwa mogą w różny sposób z nich korzystać. I tak samo jest w rekomendacji dotyczącej możliwości finansowania partii politycznych z budżetu. To jest rekomendacja, która jednocześnie mówi o tym, aby było to realizowane w rozsądnych częściach. I państwa w różny sposób to stosują. Są takie, które finansują swoje partie wyłącznie z budżetu, są państwa, w których partie są finansowane wyłącznie ze środków prywatnych, ale są państwa, w których są zachowane systemy mieszane. I o to w tym wszystkim, proszę państwa, chodzi, aby w referendum odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy chcą zaprzestania finansowania partii politycznych z budżetu. Natomiast spod prawa i sprawiedliwości który sugeruje, że Platforma Obywatelska chce wyprowadzić Polskę z Rady Europy, podkreślam raz jeszcze, to jest celowa manipulacja i to jest nieprawda. Czy w związku z tym, z taką oceną sytuacji i z takimi wnioskami, prawo i sprawiedliwość również oświadczy, oceni inne państwa, które są członkami tej organizacji, że one wyprowadzają swoje kraje również z Rady Europy? No chyba nie. Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy do czynienia z absolutnym festiwalem hipokryzji. Wtedy, kiedy rekomendacje czy też konwencje proponowane przez Radę Europy są wygodne dla prawa i sprawiedliwości, a w tym przypadku ta rekomendacja nie jest jednoznaczna, ponieważ rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy z 2003 roku mówi wyłącznie tylko tyle, że Partie polityczne mogą być finansowane z budżetu państwa lub ze środków prywatnych. Kwestia kompleksowego uregulowania tej kwestii jest to domena każdego kraju członkowskiego. Natomiast w kwestiach kluczowych prawo i sprawiedliwość przez lata, można powiedzieć, kwestionowało dorobek prawny i rekomendacje Rady Europy. Przypomnijmy tylko sprzeciw 127. Posłów Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej głosowaniu, które mieliśmy pół roku temu. Przypomnijmy kwestionowanie przez Jarosława Kaczyńskiego, przez lata również rekomendacji Rady Europy w sprawie zniesienia kary śmierci. Przypomnijmy wreszcie również to, że Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności jego politycy, nie przestrzegają rekomendacji. Także w kwestii niezależności dziennikarskiej. Ostatnio mieliśmy przypadki ponownego naruszenia tej niezależności dziennikarskiej poprzez groźby, które były formułowane wobec dziennikarzy. Jest to naprawdę festiwal hipokryzji, i nagle Rada Europy, jako organizacja, Międzynarodowa zrzeszająca 47 bardzo różnych krajów członkowskich stała się ważnym autorytetem dla prawa sprawiedliwości. Przez lata było inaczej. Dlatego, proszę Państwa, mówimy stop hipokryzji i stop wybiórczemu. Y ocenianiu sytuacji i wybiórczego przedstawiania informacji obywatelom. To jest czas kampanii wyborczej, w której obywatele zasługują na to, aby informacja podana była rzetelnie i taka, jak jest faktycznie, i żeby to obywatele mogli zdecydować o tym, jaki system finansowania partii może być przyjęty w Polsce, powinien być przyjęty w Polsce i jak de facto w związku z tym w przyszłości powinna wyglądać scena polityczna, bo to oni powinni mieć na to największy wpływ. Co jest najbardziej kuriozalne w tej sytuacji, że prawo i sprawiedliwość w swoich spotach wyborczych sieje dezinformację, a sieje tę dezinformację skierowaną do obywateli ze środków publicznych, ze środków, które są przekazywane z budżetu państwa. Przypomnę, to jest ćwierć miliarda złotych w ciągu czterech lat, które otrzymują partie polityczne. My uważamy, że jeżeli ktoś chce głosić nieprawdziwe informacje w przestrzeni publicznej, jeżeli ktoś chce dezinformować społeczeństwo, jeżeli ktoś chce wprowadzać w błąd i chce pokazywać swoje wybiórcze stosowanie także dorobku prawnego Rady Europy. Niech to robi z własnych środków, niech to robi ze składek członkowskich, a nie z pieniędzy budżetu państwa, z pieniędzy nas wszystkich, które mogą być lepiej zastosowane dla potrzeb społeczeństwa w różnych celach, również w celach społecznych. A więc jeszcze raz stop hipokryzji. Dzisiaj przedstawimy również Polakom. Nasz spot wyborczy kolejny, w którym ustosunkujemy się do tej sytuacji i przedstawimy fakty i argumenty, które świadczą o tym, że wczoraj Polakom przedstawiono celową manipulację w spocie Prawa i Sprawiedliwości.